W ostatnich dniach sporo emocji wywołało to, że teatry, filharmonie rezygnują z rosyjskiego repertuaru. Co o tym myślisz? Trudno jest mi się ustosunkować. Rozumiem decyzję, dlatego że jest oczywistym, że agresja Rosji na Ukrainę wywołała ogromne emocje wśród ludzi. Wiadomo, że tam, gdzie są emocje, tam są również i bardzo radykalne posunięcia. Oczywiście można by się zastanowić, czy to właściwe jest, że odwołuje się wszystkie rosyjskie dzieła, nawet muzykę ludzi, którzy dawno nie żyją, typu Czajkowski, prawda, czy Mussorgski. No niemniej jednak musimy o tym pamiętać, że wszelkie tantiemy, które płyną z wykonywania takiej muzyki, płyną do Rosji. Jeżeli chcemy rzeczywiście ograniczyć ten wpływ pieniędzy i pokazać protest świata przeciwko rosyjskiej inwazji, to moim zdaniem jest to właściwe zachowanie. Czytałam, że były też zalecenia ze strony Ministerstwa Kultury w tym temacie. Czy one są wydane na jakiś określony czas, czy na razie to tak dotyczy najbliższej przyszłości? Nie było stricte zalecenia jakiegoś nakazującego, żeby cokolwiek zmieniać czy nie grać, natomiast była jakaś delikatna sugestia odwołująca się bardziej do sumień i do jakiegoś wewnętrznego głosu, myślę, każdego dyrektora instytucji, a dla mnie taka decyzja była oczywista, zresztą nasz teatr posunął się nawet o krok dalej, myśmy postanowili nie zagrać najbliższej premiery, nie dlatego, że była rosyjska, tylko dlatego, że nie uważamy, żeby to był okres taki, kiedy można świętować, promować nową produkcję, świętować, cieszyć się tym, że gramy nowe dzieło. To nowe dzieło może poczekać i na pewno zagramy je w takim momencie, kiedy wszyscy będą mogli z chęcią kupić bilet, przyjść i cieszyć się z nami premierą. Czyli na razie nie ma jeszcze żadnego konkretnego terminu, bo miałam kilka zapytań też, czy wiem coś na ten temat, kiedy to będzie zagrane, czy jeszcze w tym sezonie, czy raczej już na pewno. Oczywiście to jest nasz cel, żeby zagrać Manon jeszcze w tym sezonie, jak najszybciej, jak się tylko da. My mamy zaplanowane premiery Wesela Figara w maju i Don Carlosa w czerwcu. Chciałbym, żeby te premiery się odbyły. Jeżeli tak się uda, że i wszelkie moce możliwe, błagam o to, żeby tak się stało, żeby wojna się skończyła, żebyśmy mogli wrócić do w miarę normalnego świata, my przynajmniej tutaj w Polsce, bo w Ukrainie będzie to trwało jeszcze długie miesiące i lata, to wtedy, jeżeli te dwie premiery uda nam się zagrać, to wtedy najbliższym oczywistym momentem jest koniec sierpnia i początek września i na kształt Toski, którą graliśmy tak samo przekładając z powodów covidowych, graliśmy ją na przełomie sezonów, czyli koniec sierpnia, początek września. Tak samo byśmy chcieli ulokować naszą premierę Manon. Jeżeli uda się wcześniej, bo coś trzeba z czegoś będzie kolejnego zrezygnować, no to zrobimy to wcześniej. Natomiast dekoracje są u nas, kostiumy są gotowe, czekają, kończymy próby. Jeszcze w przyszłym tygodniu będziemy mieć całą sesję prób, żeby dokończyć dzieło. A czy jest wtedy szansa na taką samą obsadę, która była atrakcyjna? Tak, właśnie dlatego chcemy znaleźć odpowiedni czas, żeby ta obsada, która była obiecana, wystąpiła. Charles Castronovo i Katarina Siurina to są moi przyjaciele sceniczni, to są wspaniali ludzie, przede wszystkim wspaniali artyści, zasługują na to, żeby móc wspólnie, bo to będzie zupełnie inna energia, kiedy to małżeństwo wyjdzie na scenę i sprzeda nam cudowną sztukę na najwyższym poziomie. Taki jest mój cel. Tak bym chciał, żeby się stało. Myślę, że będzie to możliwe już wkrótce. Nic nie wiem na temat poglądów politycznych Kateryny, ale czy, bo teraz jest taka tendencja, no generalnie śpiewacy w pewnym momencie w pewnym sensie są wzywani do tego, żeby się określić po którejś stronie, szczególnie ci pochodzenia rosyjskiego. Czy dla Was tutaj to ma znaczenie? To znaczy, ja mogę mówić nie w imieniu swoim własnym, ale w imieniu, jako dyrektor teatru, w imieniu całego teatru. Moim zdaniem, tak jak z Katariną rozmawialiśmy, to była decyzja nasza wspólna, podjęta pod wpływem emocji, że lepiej, bezpieczniej będzie rzeczywiście zagrać to w takiej obsadzie, w jakiej było planowane, w innym czasie, bo ten czas nie sprzyja nikomu.
Są państwo, którzy krytykują nas za to, że odwołaliśmy premierę, albo próbują podniecać jakieś plotki, że tylko dlatego, że z Juri nas zostało odwołane. Proszę państwa, jest bardzo wiele znakomitych sopranistek, które mogą zaśpiewać rolę Manon. I myśmy mieli, nawet gdyby Jekaterina Siurina nie mogła zaśpiewać, myśmy mieli dwie sopranistki, które były w rezerwie, które czekały na to, że może się tak stać, bo wiadomo, że każdy teatr stara się zapewnić sobie obsadę główną, ale dzieją się różne rzeczy. Ludzie chorują, ktoś nie może dojechać, właśnie są sytuacje losowe. Więc mogliśmy spokojnie zagrać Manon, ale podjęliśmy taką decyzję z Jekateriną, że może lepiej po prostu poczekać na lepszy czas. Mm-hmm. Dzisiaj przed spektaklem Cyganerii wysłuchaliśmy hymnu Ukrainy. Czy angażujecie się jakoś w pomoc naszym sąsiadom? Tak, angażujemy się bardzo. Ta modlitwa, która zabrzmiała na samym początku, zaśpiewana przez nasz chór, zresztą bardzo pięknie i za to bardzo im dziękuję, na tle żółto-niebieskiej flagi. A jest to bardzo emocjonalne jakby dla każdego przychodzącego do teatru, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Cały nasz teatr zresztą jest podświetlony na żółto-niebiesko. Pracownicy naszej opery bardzo czynnie współdziałają z różnymi komórkami i sprowadzają czy dary, czy jadą na granicę, czy jadą na dworzec. Wielu naszych pracowników przyjęło Ukraińców do siebie, do domów, dzieci, kobiety, nawet osierocone dzieci. Także staramy się robić też zbiórki, współuczestniczyć w zbiórkach odzieży. A pracownicy nawet nam tego nie mówią, ale sami jadą w miejsca, gdzie zbierają się uchodźcy z Ukrainy, przywożą bułki, jedzenie, ciepłą herbatę, starają się zawsze wspomóc. Ja myślę, zresztą mówię to do wielu moich znajomych, którzy czasem ponaglali mnie, mówili, dlaczego opera nic takiego wielkiego nie robi. Ja mówię, no my robimy rzeczywiste rzeczy, pomagamy realnie, natomiast słowa, gesty, wiele osób mówi wiele rzeczy. Proszę spojrzeć na Europę, jak się zachowała. Wiele przykładów, gdzie moglibyśmy się czuć zażenowani na zbyt wolne reakcje niektórych państw, instytucji, gadające głowy decydentów naszego świata, które gadają i niewiele z tego wynika, dlatego że zawsze liczą się pieniądze i zawsze liczy się polityka i zawsze liczy się siła. A u nas w teatrze, wiadomo, pieniędzy nie mamy, zawsze pieniędzy potrzebujemy. Siłą naszą jest sztuka i piękne głosy, takie jak mogliśmy dzisiaj usłyszeć podczas Cyganerii. A serca mamy gorące, rozgrzane nie tylko muzyką, ale chęcią pomagania ludziom. To czekamy w takim razie na kolejne premiery. A czy możesz coś zdradzić na kolejny sezon? Jakieś takie... No bo chciałbym coś zdradzić, ale boję się, że coś zdradzę, powiem jakiś tytuł, a potem nie wiadomo, dlatego mówię, nie wiadomo jak ta sytuacja z wojną będzie wyglądała i może będę musiał kolejne tytuły, które zaplanowaliśmy na następny sezon, znów przełożyć. Już jeden taki tytuł przekładamy, dlatego że na pewno musimy gdzieś zmieścić naszą Manon. Więc tak jak mówię, jeżeli uda się zagrać wszystkie premiery pozostałe tego sezonu, a chcielibyśmy w przyszłym sezonie mieć i polską operę jako premierę i znów jakąś operę Verdiego i planowaliśmy Pucciniego, kolejny tytuł to i kolejny tytuł premierowy baletowy, więc nie chcę teraz ogłaszać tych wszystkich rzeczy publicznie, no bo potem państwo będą krytykować, że ogłosiłem, powiedziałem, a nie zagrałem, dlatego że myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy zrealizować ten materiał, który zaplanowaliśmy na ten sezon i w zależności od tego, na ile nam pozwoli czas i okoliczności, które w tej chwili mamy, tak będziemy układać nasz program. Niemniej jednak w Operze Wrocławskiej zawsze są piękne spektakle, są jedne bardziej wybitne, jedne mniej, ale wszystkie są piękne. I za nie wszystkie bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich państwa, żebyście uczestniczyli z nami w tym tworzeniu teatru prawdziwego, pełnego młodości, świeżości, pięknej muzyki. I czy to będzie premiera, czy to nie będzie premiera, czy to będzie taki tytuł, czy inny, zawsze gwarantuję najwyższy dla nas możliwy poziom. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję.